Cześć, witam serdecznie. Na pewno pamiętacie dosyć długą serię kultury polskich graczy, gdzie było ponad 80 odcinków, a ostatnio pomyślałem, że trzeba by było zrobić coś przeciwnego. Nie opieprzać graczy za ich zachowanie, a doceniać. Co prawda materiał będzie dosyć rzadko, chyba że ktoś mi podrzuci jakiś, dlatego że spotkanie dobrego zachowania w WoCie graniczy po prostu z cudem. Ale wczoraj odpaliłem sobie WoTa, no i jakaś tam druga czy trzecia bitwa, no i zauważyłem takiego jednego jegomościa, który nazywa się Ayayalov 1225. Jest to gracz średni, WNK jakoś tam 700 coś, zresztą zaraz będziecie widzieć na ekranie. No i co? Jak widać na mapie, bardzo często Lemming, lotnisko, no i nie wiem dlaczego zawsze muszę jechać sam. Tak jakbym czuł jakąś potrzebę zaalarmowania drużyny, że ktoś tam z drugiej strony jednak pojedzie, żeby widzieli, żeby się cofnęli. No i tutaj właśnie wysyłam ikonkę, że dobra gra i teraz spójrzcie, co się stanie. SOS i jedynym, który odpowiada, no jest, tak jest, ale drugi Ayayalov właśnie napisał, odpowiedział, już jadę. I to naprawdę rzadko się zdarza, żeby ktoś odpowiadał na nasze wezwania pomocy, czy też wydanie komendy stój, czy tym podobne rzeczy. I tutaj naprawdę trzeba koledze Ayayalov no, podziękować, bo sam zginął, nie zrobił zbyt wiele, no bo nie miał szans, ja również tu nie miałem szans żadnych, ale jednak postanowił przyjechać i coś pomóc, tak? Z tego co sprawdziłem, jest to gracz z Japonii, no i ceni się takie zachowanie, to się ceni naprawdę, mimo że on tutaj no nie mógł mi jakoś pomóc tak naprawdę, bo we dwóch byliśmy na 5 ogólnie pojazdów, no to no próbował i to jest fajne i to naprawdę takie sytuacje uskrzydlają, bo no mimo że to jest bardzo, bardzo, bardzo duża rzadkość, to jednak wiemy, że ktoś jeszcze został taki w porządku, mimo że jest to średni gracz i ktoś powie, bo on nie umie grać, bo to i dlatego przejechał. No jest tutaj właśnie w tym KW2 stoi i próbuje coś zdziałać. No wiadomo, no KW2 no ładuje sporo czasu i w takim ferworze walki też może w ogóle nie trafić przeciwnika, no ale próbował i to się naprawdę ceni, w porządku koleś, także pozdrawiam go, no na pewno nie zrozumie, ani pewnie nie zobaczy tego filmiku, ale co wy myślicie w ogóle na temat takiej serii? Czy ją prowadzić, czy jej nie prowadzić? Oczywiście, jeśli się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, jak i komentarz. Będzie to bardzo miłe. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie, na razie.